Witamy wszystkich hodowców, super gołom gości dzisiaj w hodowli Marcin Kępinos, Grzegorz Leś. Jesteśmy na locie numer 9 z miejscowości Wetrzał. Jest to lot rejonowy z 500, tak? Tak, jest to 500. Czwarta 500 dzisiaj. Pogoda, wszyscy wiedzą jaka dzisiaj jest, no myślę, że prędkość gołębi będzie duża. Gołębie zostały wypuszczone o 6.55, jest to do mnie około 535 km. Zostało wysłanych gołębi z mojej drużyny 37, z drużyny Grześka 39 i z drużyny Małgorzaty 28. Jest to łącznie ponad 100 gołębi na locie. Większość gołębi jest lotowane metodą wdowieństwa klasycznego, samice. Do tej pory te samice nie zawiodły, po 8 lotach dwoma drużynami prowadzimy w oddziale, prowadzimy w rejonie. Na 8 lotów odbytych mamy 6 razy pierwszy konkurs w oddziale, 2 razy pierwszy konkurs w rejonie, 8 razy pierwszy konkurs, drugi 8 razy drugi konkurs w oddziale, czyli no cały czas czołówka, gołębie lecą dobrze, chociaż sezon jest bardzo udany dla Ciebie, chociaż jest bardzo ciężki. Do tej pory jest bardzo ciężki, ale bardzo udany. Zostało do końca jeszcze 5 lotów, plus lot narodowy Bruksela, w którym też zamierzam uczestniczyć. W zeszłym roku z Brukseli miałeś duży sukces, prawda? W tamtym roku z Brukseli, można powiedzieć, był bardzo lot udany, gdyż mieliśmy pierwszą serię w okręgu i trzecią serię w trzeciej strefie lotowej. Jest to ponad 1200 km. Także nie tylko kategoria A, ale też dalekie loty również, dalekie loty również wychodzą. Także no trzeba po prostu pracy, trzeba odpowiednich gołębi i można naprawdę mieć dużą satysfakcję z wszystkich lotów, nie tylko z lotów krótkich, ale z lotów dalekich również. Wejdziemy, co? Może do gołębnika na chwilę? No wejdziemy, zobaczymy jak gołębnik wygląda. Tu Marcin, widzę, masz jakieś zabezpieczenia, tak? Co to jest tutaj? No to są bariery takie ustawione specjalne na podczerwień, żeby były zabezpieczone gołębniki. Słyszymy, coś dzwoni. No bo bariera przed intruzami. Tak jest. Różnymi. Na dwóch nogach, na czterech. Tak jest. O, no tutaj jesteśmy mamy w gołębniku, tak. Jesteśmy teraz w gołębniku tutaj lotowym. Tak, są to samczyki. Nie poszło, nie? Tak, są to samczyki, które zostały w domu. Są samiczki prowadzone z metody klasycznego wdowieństwa. Samczyki muszą zostać, żeby ta motywacja była cały czas jednolita, żeby gołębie się nie zniechęcały. Także te gołąbki po prostu nie biorą udziału w locie. Część została wycofanych gołębi. One oczekują na swoje partnerki. Partnerki muszą, że tak powiem, zrobić całą robotę tutaj w gołębniku. Ale jak widzimy tutaj w korycie pusto jest, tak? Znaczy no, na ten moment jest pusto. Jak przylatują z lotu, nie otrzymują karmy. Znaczy po jakimś czasie dostają super dietę, tak żeby po prostu dla zachęty coś dziobnęły. Ale generalnie no, na ten lot gołębie poszły trzymane krótko, ponieważ jest z wiatrem. Zobaczymy jak to wyjdzie, jak te gołębie przylecą. Boję się, że ten wynik może być trochę dzisiaj wypatrzony przy tak silnym wietrze. No ale poczekajmy, zobaczymy jak gołębie przylecą. Wszystko się okaże w trakcie lotu, jak to będzie wyglądało. Ile tu masz boksów? Tu są cztery boksy po 16 cel. Tutaj ten gołębnik jest taki mieszany. Tam na końcu jest gołębnik jeszcze z 40 celami. Typowo na samiczki do klasyka. Te samczyki są tam zamknięte, czekają na nie. Także no, te samiczki z klasyka w tym roku. A w tym sezonie właśnie takie pytanie. One najlepiej lecą. Samice lepiej niż tamte. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie samiczki z klasyka. Tak, samiczki z klasyka, ta metoda im służy. Widać, że tym samicom to pasuje. Mówię, loty pod wiatr. Zawsze samice pierwsze, zdarza się, że w dziesiątce jest jeden samczyk lub nie ma go wcale, także że no po prostu taką tutaj wysnułem metodę, że te samiczki jednak są dużo lepsze, dużo odporniejsze. Wiem, że są wybitni hodowcy, którzy lotują samczykami i chwalą to sobie. No tutaj też samice są wygodniejsze w obsłudze, latają tylko raz dziennie koło domu, im to w zupełności wystarcza. Nie ma z nimi problemu, nie lesbią się, siedzą na zamknięte w trakcie dnia na wolierze. Samczyki są wygodniejsze, no mniej. Dla mnie jest to mniej pracy niż samcami. Samce są, że tak powiem, psychicznie mniej odporne, są delikatniejsze. Przynajmniej u mnie, może przy tej metodzie, gdyby to był jakiś profesjonalny klasyk samczyków z odpowiednim nastawieniem, pewnie rezultaty byłyby też w samczykach odpowiednie, ale no mówię, ja obecnie mam trójkę małych dzieci, nie mam czasu na to wszystko tak, jakby się to chciało zrobić. Ciągle wszystko z doskoku, biegiem, hodowla jest liczna,
jest rozpód, są gołębie lotowe, są gołębie młode, trzeba to wszystko ogarnąć. No i to wygląda tak, jak wygląda, ale mówię, mimo to ja jestem zadowolony, jest pełna satysfakcja. Są czołowe konkursy, nie tylko w tym roku, ale już od kilku lat. Kto zna tą hodowlę, kto śledzi, to może sobie zaobserwować na stronie internetowej, jak te gołębie co tydzień przylatują. Także ja jestem w pełni zadowolony. A jeśli chodzi tutaj, jeszcze tak wracając do dzisiejszego lotu, o gołębie roczne. Ja gołębie roczne oszczędzam, gołębie roczne są u mnie praktycznie w ogóle niepiłowane. Ja mam taką metodę, że po prostu od dwulatka zaczynam wymagać. Roczne są przyuczane, są wkładane wybiórczo na loty lżejsze. Jeśli byłaby jakaś 500-ka taka, że tak powiem, w rytmie, która zapowiadałaby się lżej, to bym te roczne włożył. Obecnie te roczne już nie były 2 czy 3 tygodnie w koszu. Plan lotów jest tak dobrany, że są co tydzień 500, 500, 500. Warunki były ciężkie. Warunki były ciężkie i nie ma co. No pokaż, jaka pogoda w tej chwili. Leje deszcz. O, proszę zobaczyć, w tej chwili to już nic przyjemnego tutaj. Ale gołębie będą miały darmowy prysznic podczas lotu. Zobaczymy, jak im to. Czarne chmury nad nami, ale mam nadzieję, że za chwilę słońce się przebije. Jest godzina 12, będzie prawie 5 godzin lotu, także jest to prawdopodobne, że w ciągu pół godziny mogą się pokazać gołębie, bo prędkości dzisiaj będą raczej duże. Także idziemy się ustawiać z kamerą i czekamy na przylot pierwszych gołębi. Zapraszamy na obejrzenia przylotu gołębi. Oj, doczekaliśmy się pierwszego gołębia, który przyleciał z lotu. Pierwszy gołąb, ale bardzo dobry gołąb. O dziwo, dosyć niespodziewanie. A start był 6.55, tak? 6.55. To dobry czas. Bardzo dobry czas. Nawet nie wiedzieliśmy, z którego kierunku zaszedł. No bardziej przeszedł już z północy, od mocnego wschodu, tak by troszeczkę już nie przewiało. Czekamy na kolejne. Jeszcze generalnie opadów dużo po trasie i te gołębie na pewno. Może być lot szarpany troszeczkę. Może być mocno, ale o dziwo bardzo dobra samica przyleciała. 10.85. Nie wiadomo nawet, z której strony kierunku zawinęła. Gdzieś nie wiadomo. Ale zawinęła. Bardzo nisko leciała, to chyba musiała się cofać. Zawinęła nie wiadomo skąd. Ale samica z klasyka. Znamy z domu. I widzimy, przyleciały następne gołębie. O, tu już w ładnej grupce. Żeby zobaczyć. 4 sztuki na raz. Czyli lotniki, Marcin, tak? Tak, bardzo dobre gołębie. O, baliśmy się, że mogą przyjść przypadkowe, nietypowane. Też widzimy, coś tam leci. Daj mi bardziej w kierunku. Marcin, jeszcze jeden przyleciał. Tak. Tak w kierunku przyszedł. Tak go przywozi. Ile jest jeden? Tak. Następne lecą, patrz. O, lecą tutaj, następne. Jeszcze dwa, tu widzimy. Tutaj ląduje. Czyli gęsto dosyć się daje. Mamy kolejnego gołębia, który przyleciał. No tak jak Marcin tutaj z Grzesiem mówili, to troszeczkę przewiany ten lot, bo tył. I dwa kolejne. Trzy. Z wysoka bardzo się składają. O, i widzimy, jak pięknie siadają. I następny. Trzynaście.
Czyli serie macie już pozamykane. Znaczy te typowe piątki tak. Ale jeszcze 10 całość, nie? Bo u mnie jest 7, u Brześka jest 6. Ale te dobre samice rzeczywiście zrobiły robotę. Tutaj trzeba przyznać, że i pod wiatr, i z wiatrem dają sobie radę, nie? Naprawdę. Ale jaką miały formę na treningu już, nie? W piątek, jak trenowały. Jak kropeczki na niebie. I mamy kolejnego gołębia, który wylądował. Kolejny gołąb. I mamy kolejnego, tak. Też z tej drugiej strony. Widzimy tutaj wiernego kibica, który zawsze obserwuje przylot gołębi. Nie, nie zawsze, nie zawsze. Ale prawie zawsze. To jest mój najlepszy kibic. Dopingujesz męża? Oczywiście. O, super. To jest mój najlepszy kibic, popatrz jak gołębie lecą. Pięknie siadają teraz. Tej kobiecie bardzo dużo zawdzięczam, jakby nie ona, to już by dawno było po hodowli. To jest moje wsparcie, ona mi pomaga, zobacz jak gołębie lądują. Popatrz. Pięknie siadają. Gosia przyszła i od razu jeden za drugim. To jak po sznurku. Dwa gołębie. Chciałem tutaj podziękować tej mojej żonie za to, że jest taka wyrozumiała, że ja tyle czasu poświęcam dla gołębi, a ona to znosi. Bo jakby nie ona, to już by była lipa całkowita. To by nie było gołębi, nie byłoby nic. A to jest bardzo wyrozumiała kobieta, którą bardzo kocham. Możesz to opublikować, bo nie wstydzę się tego. Jest następny. Na pewno puścimy. Pięknie. Thank you.
I jesteśmy już praktycznie po locie. Możemy zobaczyć tutaj gołębie, które przyszły z lotu. Wcale nie są zmęczone, także lot z dosyć dużą prędkością. Te pierwsze gołębie będą miały około 1700, prawda Marcin? Prędkość. No, myślę, że to... Patrz, zobaczysz pierwszą samiczkę, która dzisiaj była pierwsza. Tak. Ta samiczka 1085 była dzisiaj pierwsza, jest to bardzo dobra lotniczka. Ma w kategorii D około 40, myślę, za 2 lata na ten moment. Dzisiaj na pewno będzie miała czołowy konkurs. Jej pochodzenie to ojciec tej samicy wywodzi się od Andrzeja Sajka. Jest to mój bardzo dobry kolega po jego takim bazowym samcu z Odwerstretę. Jest to mocny imbred na Uno, bo po dwóch dzieciach Uno to jest jej ojciec, a matka jest to samiczka lotowana w Niemczech, którą kupiłem na totalnej wyprzedaży. Hodowca ten zmarł. Nazywał się Karl Brunhalt bodajże. Ta matka jej też miała pierwszy konkurs w Niemczech. Była to dobra samica lotowana z podstawowej pary tego hodowcy. Ta samiczka dzisiaj jest pierwsza u nas na gołębniku. Tutaj właśnie jeszcze pokażemy czołową samiczkę. Tutaj w celi 52. Ta samiczka też dzisiaj zrobi dobry konkurs. Tydzień temu była pierwsza na rejon lotowy na ponad 6000 gołębi. To był lot pod wiatr, bo tamte loty były zdecydowanie inne, ale dzisiaj mimo lotu z wiatrem też sobie poradziła. Samiczka numer 1338. Pochodzenie to jest Gabi van Danabele ze strony matki, a ze strony ojca jest to gołąb od Gavert van Schoris, belgijski, z takiej spółki lotowej, która bardzo dobrze lotuje na krótkim dystansie. I to są te gołąbki. Jeszcze raz zobaczymy gołębie. To samiczki, tak? Tak, to jest gołębnik typowo na klasyk. Te samczyki wszystkie tutaj są w klasyku, czekają, bo tamten gołębnik jest to gołębnik mieszany. Część gołębi idzie na klasyk, część idzie na total. I te gołębie to są gołębie, które lecą z klasyka. Zobacz, tam chyba gołąb jeszcze przyleciał, zaraz będzie wskakiwał. Jest gołąb na klapie? Co? Ląduje? O, to zobaczymy z tej strony, jak wchodzą gołębie. O, w tej chwili zlądował, widziałem, zaraz wskoczy. Już patrzymy. Gdzieś się, o, gdzie on jest, ten gołąbek? Dobra samica 2167, która czołowy konkurs właśnie z Brukseli miała. Była druga u mnie z Brukseli, 1200 km. W tym roku jeszcze raz będzie miała szansę lecieć z Brukseli. Kolejny koło. Tamta nie wskoczyła, ale się odbiło. Także myślę, że dzisiejszy lot mimo tego wiatru można uznać za udany. Zobaczymy na liście konkursowej, jak to wszystko się ułoży, ale jest około połowy. Było dużo obaw, ale poradziły sobie ten 500 km przy tej zmiennej pogodzie. Także mogliśmy zobaczyć, jak te gołębie siadają tutaj właśnie w tej spółce lotowej. A tu następny gołąb wchodzi. Troszkę zdziwiony, że my tutaj z kamerą jesteśmy, dlatego może nie wchodzi tego od razu. To co Marcin, dziękujemy tutaj za lot. Również dziękuję za odwiedziny. Mam nadzieję, że super gołąb przyniósł nam szczęście. Gołębie będą pierwsze gołębie, tak? Na liście. Gołębie przyleciały czołowo. Zobaczymy, jak to wyjdzie na liście, na rejonie lotowym. Ale jestem zadowolony, bo typowane gołębie usiadły mimo tej zmiennej pogody czołowo. O to miałem największe obawy, bo zależy mi tutaj na jakimś wyniku w kategorii C, w kategorii GMP, intermistrzostwo, o to walczę. A myślę, że przy okazji jakieś czołowe konkursy też gołębie zdobędę. Dziękuję super za relację, dziękuję za odwiedziny, pozdrawiam wszystkich hodowców. Dobry lot. Dobry lot. Tutaj przy okazji wizyty w tandemie Campinos Leś, tutaj Grzegorz też jest producentem różnych akcesoriów dla gołębi, a specjalizuje się też tutaj w koszach, tak?
kosze produkcji koszów transportowych. Możemy zobaczyć te kosze, to są bardzo wysokiej jakości kosze. Generalnie kosze są zrobione z metalu, gęsta siatka, żeby go on nie wystawił głowy. Od strony korytarza jest zrobiona blacha perforowana. Dodatkowo, żeby konstrukcja była sztywna, czyli nie chodziła na boki, żeby zawsze się otwarły przody, czyli te drzwiczki. Tutaj jest element, który wzmacnia całą konstrukcję. Czyli mamy bardzo sztywną konstrukcję, klatki nam nie chodzą na boki, nie ma możliwości, żeby się nie otwarły wloty. 100% otwierają się zawsze. Także drzwiczki są pochylone, zawsze się otworzą. Podwójne zamknięcia, w jakiej pozycji ustawimy, taki jest. Wszystko jest cynkowane ogniowo, nie elektrolitycznie, tylko ogniowo. Ten ocynk naprawdę jest trwały. Także kolejny. Jeżeli hodowcy zainteresowani, tak, to jak najbardziej do ciebie tutaj. Nie reklamuję się, bo powiem szczerze, no, tylko. Dużo ma zamówień. No tak, jest znajomi, przez znajomych to wszystko jeden od drugiego. Pocztą pantoflową. Chłopacy sobie robią gdzieś tam jakieś kabinki, czy zapasowe kosze do kabin robią, to często zamawiają, bo jakościowo ten produkt jest najlepszy na rynku. Na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę? Na to, że tutaj zawias jest w ten sposób zrobiony, że gołąb nie jest w stanie włożyć paznokcia i praktycznie no, zawsze te gołębie w całości dolatują, jak to się mówi. Nieraz bywało tak w niektórych produkcjach, że gołębie wyrywały sobie paznokcie, bo były tutaj szpary za duże i gołębie no, po prostu przychodziły bez paznokci. Także przód oczywiście poliwęglan przydymiany, bardzo trwały. Możemy uderzyć, to nie jest pleksa, nie jest jakieś tworzywo, które się starzeje, nie pęka. Naprawdę produkt jest... pierwsza liga. Także jeszcze oprócz tych koszy oczywiście też jeszcze produkujesz, tam pokazywałeś nam. Tak. Karmniki, tak? Karmniki metalowe, też łatwe w utrzymaniu czystości. Można go zmywać pod bieżącą wodą. Rynienki takie do pojenia do koszy. Ruszta metalowe, nadwymiar. Mam ponad 100 rodzajów form. Które no, są... Te ruszta metalowe do cel. Do cel, tak. Tak, to one są teraz... Teraz są modne, tak, i często stosowane. Łatwo je utrzymać w czystości, możemy je wyciągnąć, umyć pod bieżącą wodą, czy pod myjką z ciśnieniem. Także no, malowane proszkowo, trwałe. Tutaj poniżej będzie leciał tutaj numer telefonu, także jeżeli ktoś będzie zainteresowany tymi produktami, to proszę o bezpośredni tutaj kontakt do Grzegorza. No i Grzegorz wszystkie informacje udzieli też i odnośnie cen też może tutaj powiedzieć, bo ceny na pewno są konkurencyjne. Zgadza się. Także jakby ktoś potrzebował kosze, powiedzmy drugi komplet koszy do kabiny, są to kosze standardowe, 100 na 60. Ale też na wymiar robisz, czy tylko standardowe? Nie, to są standardowe kosze, tak. Te typowe, takie co ich jest najwięcej na rynku. 60 na 100. Także no niektóre sekcje te najbardziej oddalone. Jak to się mówi, żeby nie zawozić po locie, nie odwozić tych koszy. Na wymianę. Na wymianę zostawia się i po prostu oszczędzamy w sezonie, powiedzmy, kilka tysięcy, można powiedzieć, bo kierowca, paliwo, czas. Dokładnie. Wszystko się liczy. Także co roku można sobie te 20-30 koszy zamówić i po prostu te pieniądze zamiast iść, jak to się mówi, koszty można. Paliwo to standard, tutaj to podnosimy. Zapasowe kosze, także. Także dziękujemy tu Grzegorzowi za prezentację. Tak jak wspominałem, tutaj jest numer telefonu. W razie pytań albo chęci zakupu prosimy bezpośrednio kontaktować się z Grzegorzem. Dziękujemy, pozdrawiamy, dobry lot. Dziękuję bardzo.